Dla wielu z nas najpiękniejsze świąteczne wspomnienia pochodzą z dzieciństwa. Zapach choinki, wyczekiwanie pierwszej gwiazdki, rodzinna atmosfera i prezenty. Gdy dziecko Wigilię musi spędzić w szpitalu, świąteczny klimat pryska. Aby choć trochę osłodzić maluchom ten trudny czas, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny już po raz czwarty zorganizowało akcję Miś pod szpitalną choinkę. Święty Mikołaj odwiedził wszystkie dzieci przebywające w dziecięcym szpitalu klinicznym. Przynosimy im trochę uśmiechu, szczęścia i radości. Sprawiamy, żeby zapomnieli chociaż na chwilę o swojej chorobie. Uważam, że jest to bardzo charytatywna, bardzo dobra akcja. Dzieci, pomimo że przeżywają swoje kłopoty, jest to uśmiech dla dziecka. Świąteczne prezenty dla dzieci z DSK były dostosowane do ich wieku. Upominki otrzymały także mamy maluchów. Były prezenty dla mam i one były zasponsorowane przez Białostockie Centrum Onkologii. I to były głównie prezenty promujące też akcję mammografia, samobadania piersi. Kolejna akcja Miś pod szpitalną choinkę za rok. Jednak już teraz możemy pomyśleć o tym, jak sami możemy ją wesprzeć i nawet niewielkim datkiem sprawić, że na twarzy chorego dziecka pojawi się uśmiech.